Szczęść Boże, coś wam powiem. Jakoś ta wypowiedź trendowatego bardzo mnie przejmuje. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Nie potrafię zrozumieć, że ktoś nie chciałby zrobić czegoś dobrego. Nie przechodzi mi przez myśl, że Bóg mógłby być głuchy na potrzebę człowieka, która może odmienić jego życie. Zanim zaczną się komentarze, że przecież wiele modlitw jest niewysłuchanych, że dzieje się tyle złego wokół nas, że tyle bólu i cierpienia spotyka ludzi. Nie potrafię wszystkiego wytłumaczyć. Ale to, co mi daje dzisiejsza Ewangelia, to jeden konkret. Bóg nie robi niczego bez nas. Święty Augustyn to nazwał konkretnie. Ten, który stworzył cię bez ciebie cię nie zbawi. Bóg nie zabierze nam choroby, cierpienia, wypadków i innych trudności w dwóch przypadkach. Jeśli Go o to nie poprosimy, jeśli ich obecność w naszym życiu nie sprawi czegoś dobrego. I druga kwestia wypływająca z tego fragmentu. Czy dziś ludzie mają świadomość swojego grzechu? Przecież dziś wypiera się wszystko, co negatywne. Więcej, uważa się, że wszystko wolno. Trzeba wszystkiego spróbować. Dekalog przestaje być wyznacznikiem naszego życia. Trąd jest wielokrotnie wspominany w Piśmie Świętym. On oprócz swojego fizycznego wymiaru, obumierania człowieka, ma wymiar duchowy i społeczny. Człowiek dotknięty trądem musi zostać usunięty ze społeczności, odizolowany od swoich bliskich i skazany na samotność, i on zaczyna wtedy cierpieć jeszcze bardziej. Ma jeszcze większe pretensje do Boga i ludzi. Czyż tak samo nie działa grzech, który oddala nas od innych i od Boga, że praktycznie człowiek zaczyna być sam? Ten trędowaty złamał wszelkie zakazy i stanął przed Jezusem, bo już nie mógł tego stanu znieść. Będąc daleko, nikt mnie nie usłyszy. Legalnie podejść nie mogę, bo przepisy. Dlatego potrzebna była wielka determinacja, by podejść i powiedzieć, jeśli chcesz. Odnoszę wrażenie, że dziś większość pomaga, gdy im się opłaca. Gdzieś z nas wyparowała chęć pomagania bez szukania korzyści. To ciągłe patrzenie, ja pomogę dziś tobie, a ty to będziesz musiał wszystko odpracować. Coś za coś. Nie tak postępuje Jezus. Jedynym warunkiem tego, że uzdrawia, jest wola chorego. Możesz mnie oczyścić, jest pozwoleniem na interwencję. Zgoda na takie działanie niesie za sobą konsekwencje. Jedną z nich jest odcięcie się od przeszłości. Przeżywamy to w czasie każdej spowiedzi. Naszą zgodą jest przyjście do konfesjonału i wyznanie grzechów. Chęcią Boga jest odpuszczenie naszych win, które wyraża kapłan słowami „Ja odpuszczam tobie grzechy”. I podpisem pod tą umową jest nasze postanowienie poprawy. Tylko pytanie, czy szczere? Nie wątpmy więc, prośba o przebaczenie jest wielkim momentem inicjacji chrześcijańskiej, gdyż jest to chwila, której spada nam z oczu zasłona. A jeśli ktoś zdaje sobie sprawę ze swojej sytuacji i nie pragnie nawrócenia? Ludowe przysłowie mówi, nie ma większego ślepca nad tego, który nie chce widzieć. To zniżenie się Syna Bożego, aby nas ratować, historycznie dokonało się 2000 lat temu, ale w wymiarze sakramentalnym uobecnia się nieustannie. Nie mówi, jeżeli możesz, ale jeżeli chcesz. On wie, że Chrystus może go uzdrowić i liczy na to, że w swoim miłosierdziu zechce go uzdrowić. Obyśmy i my tak starali się do Chrystusa zbliżać i zabiegać o oczyszczenie z naszych grzechów. Z Panem Bogiem.